Dziś chciałem zaprezentować Wam urządzenie, z którego korzystam, a które ułatwi Wam wiele prac w domu. Jest to pistolet malarski YATO. Nadaje się on do malowania farbami akrylowymi, także tymi ściennymi, lakierobejcami, lazurami. Pistolet jest bardzo łatwy w użyciu, ponieważ tak naprawdę wystarczy podłączyć go do prądu, nalać farby i możemy malować. Dzięki temu, że mamy metalową dyszę, której próżno szukać u konkurencji, nadaje się lepiej do farb bardziej szorstkich. No i oczywiście jest o wiele bardziej wydłużona żywotność. Możemy ustawić dyszę poziomo, pionowo lub strumień farby może być kolisty. Dodatkowo możemy także sterować ilością podawanej farby dzięki mechanizmowi w spuście. W pojemniku mamy rurkę, przez którą farba jest podawana. Wyjmując ją i przekładając do góry, możemy malować powierzchnię poziome. Jeżeli przekręcimy ją w drugą stronę, możemy malować sufit. Aby zaoszczędzić sobie czas na myciu pojemnika lub w sytuacji, kiedy będziemy malowali kilkoma kolorami, wystarczy do pojemnika włożyć torebkę foliową i nalać farby. Stosując tą sztuczkę, możemy w łatwy sposób zmieniać kolory, zmieniając torebki. W zestawie z pistoletem znajdziemy wiskozymetr, dzięki któremu sprawdzimy, czy nasza farba nie jest za gęsta. Maksymalny czas to 20 sekund. Jeżeli farba będzie spływała dłużej, musimy ją rozcieńczyć. Farbę, której użyłem, była w górnym zakresie lepkości. Mimo to pistolet poradził sobie świetnie. Po testach wybrałem do malowania okrągły strumień. Na filmie widać, jak zmniejszam czasami siłę i ilość podawanej farby, tak żeby nie powstały zacieki, a zarazem żeby dotrzeć do wszystkich miejsc, które są w szczelinach między deseczkami. Urządzenie jest godne polecenia i naprawdę się sprawdziło.